Witam, zapraszam na odcinek 40-latek, aktorzy ze swoimi synami i córkami. Anna Seniuk, urodzona w listopadzie 1942 w Stanisławowie, aktorka teatralna i filmowa, profesor sztuk teatralnych, a od 1988 profesor Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Dzieciństwo spędziła w Krzeszowicach, Jawiszowicach i w Zatorze pod Oświęcimiem. Później mieszkała w Krakowie, gdzie uczęszczała do liceum ogólnokształcącego imienia Zofii Naukowskiej, mieszczącego się wówczas przy ulicy Michałkowskiego, a następnie podjęła studia w szkole teatralnej, choć początkowo myślała o studiach z zakresu konserwacji zabytków bądź historii sztuki. Była żoną polskiego kompozytora Macieja Małeckiego, z którym rozwiodła się w 1994, z którym ma dwójkę dzieci. Syna Grzegorza, aktora teatralnego, filmowego, telewizyjnego i dubbingowego, który w 2000 roku został absolwentem warszawskiej PWST, w tym samym roku jako pierwszy w historii aktor na Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi otrzymał 5 nagród. Aktorka ma również córkę, Magdalenę, reżyserkę, autorkę tekstów, altowiolistkę i kameralistkę, absolwentkę Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Roman Kłosowski, urodzony w lutym 1929 w Białej Podlaskiej, aktor filmowy i teatralny, reżyser teatralny, pedagog. Jako nastolatek zamieszkał w Warszawie, absolwent Wydziału Aktorskiego oraz Wydziału Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. W teatrze zadebiutował 1 września 1953. W latach 1976-1981 był dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru Powszechnego w Łodzi, a także wykładowcą Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi. Zakończył karierę ze względu na prawie całkowitą utratę wzroku. Żoną aktora była przez 58 lat Krystyna. Synowa Barbara Szcześniak również jest aktorką. Jego synem jest Tomasz Kłosowski. Roman Kłosowski zmarł 11 czerwca 2018 w Łodzi. Został pochowany 18 czerwca na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Miał 89 lat. Wojciech Pokora, urodzony w październiku 1934 w Warszawie. Aktor teatralny i filmowy, pedagog, artysta kabaretowy oraz reżyser teatralny. Absolwent Technikum Budowy Silników Samolotowych we Wrocławiu. Przez kilka lat pracował w warszawskiej fabryce samochodów osobowych. Wraz z m.in. Jerzym Turkiem był członkiem amatorskiego kółka teatralnego działającego przy tym zakładzie. W 1958 ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, a następnie przez wiele lat był wykładowcą akademickim na tej uczelni. Był synem Wacława i Janiny. Aktor od 1957 do śmierci był żonaty z Hanną. Mieli dwie córki, Annę i Magdalenę, a także 5 wnucząt, w tym aktorkę Agatę Niezińską. Aktor zmarł w lutym 2018 w wieku 83 lat na skutek komplikacji po udarze mózgu. 10 lutego po mszy świętej żałobnej w kościele świętego brata Alberta i świętego Andrzeja Apostoła w Warszawie spoczął na cmentarzu bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 w Radzyminie. Stefan Friedman, urodzony we wrześniu 1941 w Krakowie. Aktor teatralny, filmowy i radiowy, satyryk, prezenter telewizyjny. Uczęszczał do liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Rejtana w Warszawie. W latach 1968-1974 był aktorem Teatru Współczesnego w Warszawie. W 1971 zdał aktorski egzamin eksternistyczny. Był odtwórcą tytułowej roli w serialu TVP Na kłopoty Bednarski. W latach 2001-2002 prowadził emitowany w TVP teleturniej Poszukiwacze Skarbów. Występował także w duecie z Krzysztofem Jaroszyńskim, prowadząc m.in. program Magazynio na antenie TVP oraz humorystyczne quizy dla kandydatek do tytułu Miss Polski podczas corocznej gali finałowej konkursu. Jest synem suflerki Haliny i aktora Mariana Friedmana. Jest mężem Krystyny, z którą mają dwóch synów. Jednym z nich jest Wojciech Friedman, który podróżuje po świecie, a pod jednym ze swoich zdjęć opublikowanym w mediach społecznościowych napisał, iż był uzależniony od alkoholu. Na szczęście od ponad 5 lat żyje w trzeźwości. Leonard Pietraszak, urodzony w listopadzie 1936, aktor teatralny, filmowy i telewizyjny.
Dzieciństwo spędził w Bydgoszczy, gdzie zamieszkiwał w domu przy ulicy Gdańskiej 95, a po 1945 przy ulicy Grunwaldzkiej 38. Gdy mieszkał pod tamtym adresem, poznał go mieszkający niedaleko kamienicy Edward Rinke, ponieważ młody Leonard Pietrasza chciał pójść w ślady brata, który boksował w Stanach Zjednoczonych, rozpoczął treningi pod okiem trenera Rinke. Jest absolwentem miejscowego liceum ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza. Popularność przyniosły mu role w serialach telewizyjnych. Wystąpił jako Krzysztof Dołgird w serialu Czarne Chmury. Jest mężem aktorki Wandy Majerówny. Z pierwszego małżeństwa z Hanną ma syna Mikołaja, absolwenta Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który studiował filologię germańską i historię sztuki, także na Uniwersytecie Georga Augusta w Getyndze. W latach 1991-96 był asystentem dyrektora naczelnego Muzeum Narodowego w Poznaniu, świętej pamięci profesora doktora habilitowanego Konstantego Kalinowskiego. Wacław Kowalski, urodzony w maju 1916 w Grzacku, aktor filmowy i teatralny. W 1946 zadebiutował na dużym ekranie epizodyczną rolą śpiewaka z gitarą w pierwszym powojennym polskim filmie Zakazane piosenki. W 1951 zdał egzamin eksternistyczny. W latach 1948-1955 występował w Łodzi, w Teatrze Pinokio i w Teatrze Nowym. Z filmem związał się na dobre w latach 50. Zagrał w przeszło 100 filmach i serialach telewizyjnych, kreując zwykle role drugoplanowe i epizodyczne. Żoną aktora była Stanisława Kowalska. Byli małżeństwem przez 47 lat. Mieli dwóch synów: Jana, urodzonego w 1946, oraz Macieja, urodzonego w 1956. W 1982 młodszy z synów, student medycyny, zginął tragicznie w wypadku samochodowym. Aktor zmarł nagle w wyniku udaru mózgu. 27 października 1990 w Brwinowie. Jest pochowany na cmentarzu parafialnym wraz z żoną i synem. Andrzej Kopiczyński, urodzony w kwietniu 1934 w Międzyrzecu Podlaskim. Aktor teatralny, filmowy i prezenter telewizyjny. Syn Heleny i Konstantego Kopiczyńskich. Przed rozpoczęciem studiów mieszkał we Wrocławiu. Wykształcenie zdobył na Wydziale Aktorskim Łódzkiej PWST, którą ukończył w 1958. Wielką popularność serialu i ogólny aplauz publiczności po latach nakłonił realizatorów do przypomnienia go widzom. Nowy inżynier Karwowski ujawnił się w 1993 w serialu 40-latek 20 lat później. Aktor był trzykrotnie żonaty z aktorkami, z Marią Chwalibóg, następnie z Ewą Żukowską, z tego związku pochodzi córka Katarzyna, a później z Moniką Dzienisiewicz-Olbrychską. W 2014 zdiagnozowano u aktora chorobę Alzheimera. Zmarł 12 października 2016 w Warszawie. Został pochowany 19 października na warszawskich Powązkach.